spokojna na co dzień, by nie powiedzieć wręcz leniwa rzeczka przepływająca przez tereny gminy Bodzechów oraz przedmieście Ostrowca, po intensywnych opadach może zmienić się w groźny żywioł. Spływające z gór masy wody wielokrotnie podtapiały dzielnice Ostrowca i okoliczne miejscowości. By temu zapobiec, zdecydowano się na budowę polderów. Będą to cztery zbiorniki, do których w czasie ulewnych opadów z koryta Modły będzie kierowany nadmiar wody. Do tego dojdzie dodatkowa infrastruktura, czyli przegrody oraz wzmocnione brzegi. Cały system ochrony oparty będzie na czterech suchych zbiornikach. Dwa na rzece Modle, jeden na dopływie od Mychowa i czwarty zbiornik na dopływie od Szwarszowic. To właściwie nie będą budowane zbiorniki, tylko przegrody na rzece, a sam zbiornik to będzie tak naprawdę dolina, która ma takie warunki, żeby przyjąć wodę. Będzie częściowo pogłębiany. Poldery mają być gotowe na przyjęcie maksymalnych przepływów wody, nawet tej, jaka zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Jeżeli nawet taki opad stuletni się pojawi, i o bardzo małym prawdopodobieństwie, to te zbiorniki mają tak tą wodę zredukować, żeby woda mieściła się w korycie. To jest bardzo istotne. Woda nie ma prawa wylać się z koryta. Dlatego między innymi tam są drobne prace regulacyjne, takie udrożnieniowe w korycie Modły, bo tam było parę przewężeń, dwa przepusty miały tylko za małe światło, ale generalnie założenie jest takie, jeżeli spadnie nawet nawalny deszcz, ten deszcz przez zbiornika miał na tyle zatrzymać, żeby wpadała woda brzegowa, czyli woda nie wysypać z Modły. Niestety wydarzenia z ostatnich lat, czyli coraz częściej występujące ekstremalne opady, a co za tym idzie także zniszczenia i straty, choćby w gminie Bodzechów, potwierdzają konieczność budowy takich zabezpieczeń. Inwestycja od lat wyczekiwana przez mieszkańców. Do tej pory mieszkańcy przy okazji opadów jakichś nawalnych zawsze obawiali się fali powodziowej. Ta inwestycja pozwoli zabezpieczyć budynki, ich cały majątek przed tą falą powodziową, przed zniszczeniem. O skali tej inwestycji może świadczyć powierzchnia tych suchych zbiorników, które mają zajmować od 14 do 18 hektarów każdy. Równie imponujące będą grodzie czy ilość wody, jaka będzie mogła spłynąć do tych zbiorników. Wysokość zapór, średnio 14-18 metrów. Wały kamienne mają 3 metry wysokości, czyli tak 4 razy wały kamienne. Albo tak na budynek patrząc, średnio 3 metry, tak? To tak czwarte, piąte piętro. Tej skali będą te budowle piętrzące, więc mogę się dowiedzieć, jak wiele wody zatrzymają. One były mniej więcej tak liczone, oczywiście nie tylko to na to wpływało, wiele innych rzeczy też, ale że generalnie były liczone, że one się mają co najmniej 8 godzin napełnić. Po latach starań teraz udało się zarezerwować pieniądze na budowę tej przeciwpowodziowej infrastruktury. Z wycenianej na ponad 18 milionów inwestycji, aż 15 milionów złotych udało się pozyskać z unijnych funduszy. Projekt ma już stosowne pozwolenia. Może być realizowany po wykupie 50 prywatnych nieruchomości, które znajdują się w granicach przyszłych terenów zalewowych. A to, że ważne to jest przedsięwzięcie i temat istotny, no to chociażby ostatnie doniesienia już pogodowe. Wiemy, że stan rzek się znacznie podniósł, również w naszym województwie i takie zagrożenie realnie występuje, więc mam nadzieję, że ta inwestycja jak najbardziej przyczyni się do bezpieczeństwa i w gminie Ostrowiec, w mieście Ostrowcu i w gminie Bodzechów. Tak zaawansowany stan przygotowań do budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych oznacza, że za 2-3 lata mieszkańcom Ostrowca i gminy Bodzechów wielka woda z Modły już nie będzie grozić. Na pewno bezpieczniejsi, ponieważ te zbiorniki zatrzymają główne uderzenie wody i ta woda będzie systematycznie w mniejszych ilościach odprowadzana do Modły, która już przejmie tą ilość wody i nie pozwoli to na zalanie miasta czy też miejscowości na terenie naszej gminy. Poza unijnym dofinansowaniem także gmina Ostrowiec ma swój finansowy udział w tej inwestycji. W poprzedniej kadencji samorządu przekazano ponad 170 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji.